W wiejskiej zagrodzie. Zajęcia edukacyjne realizowane w skansenie wsi Pogórzańskiej w Szymbarku. Skansen wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, posiada bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Oprócz najprostszej formy edukacyjnej, jaką jest zwiedzanie skansenu z komentarzem przewodnika, organizowane są lekcje muzealne, zajęcia warsztatowe, realizowane są projekty edukacyjne. Większa część oferty edukacyjnej realizowana jest w oparciu o ekspozycję stałą skansenu, to znaczy zabytkowe obiekty, takie jak XIX-wieczne chałupy, budynki gospodarcze, warsztaty usługowe. Wykorzystywana jest też przestrzeń skansenu, pozostałości po przedwojennym sadzie dworskim, poletka z uprawami, czy też ogródki ziołowo-kwiatowe. Zajęcia edukacyjne zróżnicowane są tematycznie i prowadzone w różnym czasie w ciągu całego roku szkolnego. W Pogórzańskiej Zagrodzie to zajęcia prowadzone w oparciu o ekspozycję na terenie skansenu, przede wszystkim z wykorzystaniem chałup o różnym stopniu zamożności. Zajęcia rozpoczynamy w chałupie z Moszczenicy. Chałupa ta, zbudowana pod koniec XIX wieku, wchodziła w skład średnio zamożnej zagrody. W chałupie znajdują się cztery pomieszczenia w układzie anfiladowym. Przelotowa sień, po lewej stronie komora, a po prawej kuchnia, a za nią izba. Warsztaty rozpoczynamy w kuchni, opowiadając uczestnikom o wyposażeniu, przeznaczeniu poszczególnych przedmiotów, o ich nazwach gwarowych. Kuchnia, pierwotnie dymna, stanowiła również miejsce, gdzie trzymano krowy. W okresie międzywojennym przebudowano piec, a krowy umieszczono w obórce. Na ławce przy piecu znajdują się niektóre naczynia kuchenne, głównie związane z gotowaniem i pieczeniem, np. dzieża do wyrabiania ciasta na chleb, łopaty do chleba, ciosek, konewka do przenoszenia wody. Obok postawione są urządzenia do przetwarzania produktów spożywczych, prasa do sera, maśnica, serwatnik. Funkcję stołu pełniła ławka, na której stawiano wspólną misę z posiłkiem. Starsi zasiadali na niskich stołeczkach, natomiast dzieci jadły stojąc. Kuchnia była miejscem, gdzie toczyło się codzienne życie domowników. Tutaj sporządzano posiłki, wykonywano różne prace gospodarskie, prano bieliznę w drewnianym cebrze za pomocą tary. Zapraszano do niej tych mniej ważnych gości, sąsiadów, znajomych, którzy mogli usiąść na długich ławach przyściennych pod oknem. Następnie udajemy się do izby, w której zwracamy uwagę na przykłady tradycyjnego zdobnictwa. Na środku, u powały, powieszony jest pająk promienisty, wykonany ze słomy i krążków kolorowej bibuły. Wnętrze izby zdobią również makatka malowana, nazywana dywanem, zawieszona na ścianie nad łóżkiem, bukiety kwiatów bibułkowych, kolorowe drewniane ptaszki. Po lewej stronie od drzwi stoi łóżko, na którym spali gospodarze razem z mniejszymi dziećmi. W bogatszych domach wykorzystywano także ławy z wysuwaną skrzynią, wymoszczone słomą. Były to tak zwane ślubanki. W prezentowanym pomieszczeniu znajdują się dwa okna z firankami ręcznie wyciętymi z papieru. Izba pełniła funkcję reprezentacyjną. O zamożności gospodarzy świadczy kilka zgromadzonych tu przedmiotów. Zegar, lustro, rzeźbiona szafa, krzesła z ozdobnymi oparciami. Tu przyjmowano ważniejszych gości, wójta, plebana czy urzędnika. Po środku stoi stół, używany tylko podczas ważniejszych świąt, Wielkanocy, Bożego Narodzenia, uroczystości rodzinnych. Kolejnym pomieszczeniem prezentowanym podczas zajęć jest sień. W sieni przy drzwiach wejściowych umieszczone są ręczne żarna. Podczas warsztatów
Uczestnicy mogą poruszać żarnami, próbując zmielić zboże na mąkę. Postawiona jest tu również zwarka do ługowania bielizny, skrzynia na mąkę, stępa do rozgniatania ziarna na kaszę. Po lewej stronie od sieni znajduje się komora. Stanowiła miejsce, gdzie gromadzono sprzęty gospodarskie, żywność, a w miesiącach letnich można było tu spać. Dla porównania zamożności mieszkańców wsi, kolejnym obiektem prezentowanym podczas zajęć jest dymna chałupa przeniesiona z siar. Stanowi ona przykład jednobudynkowej biedniackiej zagrody z połowy XIX wieku. Wewnątrz znajdują się trzy pomieszczenia w układzie anfiladowym: sień, piekarnia, izba. We wszystkich pomieszczeniach podłogę stanowi gliniane klepisko. Sień stanowiła pomieszczenie magazynowe na większe sprzęty i narzędzia. Była miejscem różnych prac gospodarskich. Na przykład tu z braku osobnej stodoły mucono zboże. Dymna piekarnia pełniła funkcję mieszkalno-gospodarcza. Część pomieszczenia zajmuje wyłożone dyliną miejsce dla krowy, zaopatrzone w żłób i drabinki na siano. Charakterystyczne dla tego regionu było trzymanie w piekarni bydła przez cały rok, niezależnie od zamożności gospodarstwa. Zwyczaj ten utrzymywał się z reguły do I wojny światowej. Okazały piec budowany jest w ścianę pomiędzy piekarnią a izbą. Składa się z zamkniętego blachą paleniska służącego do gotowania oraz nalepy, masywu piekarniczego i części grzewczej. Dym z otworów paleniska i pieca chlebowego rozprzestrzeniał się po całej kuchni, uchodząc na strych przez otwór wycięty w powale, tak zwaną woźnicę, a stamtąd drewnianym kanałem dymowym ponad dach. Charakterystyczne dla izb dymnych były tak zwane polenia, dwie równoległe belki, na których umieszczano zapas suszącego się drewna opałowego oraz len. Zwracamy uwagę uczestników na skromne wyposażenie kuchni, gdzie znajdują się właściwie podstawowe sprzęty kuchenne, naczynia, takie jak ceber, maśniczka, dzieża, niecki, dwojaki. Duże wrażenie na zwiedzających sprawia widok autentycznie osmolonych sadzą desek powały i ścian. Nadal wyczuwalny jest tu zapach dymu. Kolejne pomieszczenie to skromnie wyposażona izba. Jest tu drewniane łóżko, nad nim zawieszona drewniana żerdź na ubrania codzienne. Niemal połowę wnętrza izby zajmują urządzenia tkackie. Pomieszczenie to ogrzewano piecem, z którego cały dym uchodził do kuchni. Przy oknach postawiony jest stół i długa ława z oparciem. Na ścianie nad nim umocowano rząd oleodruków o treści religijnej, tradycyjnie ozdobionych jedliną i wykonanymi ręcznie kwiatami z bibuły. Co ciekawe, chałupa tak wyglądała aż do lat 70. XX wieku. Zamieszkiwana była wówczas przez samotnego mężczyznę, Stanisława Cięciwę. Ten ostatni właściciel utrzymywał się z tkania płótna lnianego, potem też z wyrobu chodników. Po zwiedzeniu tych dwóch obiektów zapraszamy uczestników do samodzielnego wykonania masła przy użyciu tradycyjnych maselniczek. Uczestnicy mogą degustować zrobione przez siebie masło wraz z chlebem. Podczas tych zajęć proponujemy również aktywny udział w zajęciach tradycyjnych, takich jak pranie za pomocą tary, noszenie wiader w nosidłach drewnianych, czy też maglowanie płótna. Co ma piernik do wiatraka?
to warsztaty etnograficzno-plastyczne, podczas których staramy się przekazać wiedzę na temat dawniej uprawianych zbóż, sposobów ich przetwarzania oraz produktów, jakie z nich możemy otrzymać. Do prezentacji tego tematu wykorzystujemy przestrzeń XIX-wiecznej stodoły oraz wiatraki. W stodole prezentujemy różne gatunki zbóż, ziarna, a także produkty spożywcze otrzymywane z nich. Pokazujemy też sprzęty, narzędzia związane z tą tematyką, na przykład cepy, sierpy, kosy, łopaty do wiania zboża, czyli tak zwane siedleczki, skrzynie do przechowywania ziarna, czy też młynki do czyszczenia zboża. Kolejnym punktem zajęć są wiatraki. Na terenie skansenu znajdują się dwa. Jeden przeniesiony jest z miejscowości Kryk, drugi z miejscowości Ropa. Wiatrak z Ropy zbudowany został w 1932 roku. Ma charakterystyczny wygląd, niespotykany nigdzie poza terenem Pogórza Gorlickiego. Proporcjami i kształtem dachu przypomina osobowy wagon kolejowy. Obudowa wiatraka jest nieruchoma, natomiast do kierunku wiatru ustawiano wieżyczkę z kołem wiatrowym o formie turbiny. Wewnątrz znajduje się kompletne wyposażenie. Kamienne żarna, syp na ziarno, przekładnia pasowa wprowadzająca w ruch cały mechanizm oraz skrzynia na mąkę. Drugi wiatrak z Kryku datowany jest na początek XX wieku. Ustawiony jest na metalowym słupie osi, co pozwalało na obracanie mechanizmu wraz z całą obudową w zależności od kierunku wiatru. Na ścianie frontowej przymocowane jest koło wieczne z 8 drewnianymi skrzydłami o archaicznej formie łopat. Drewniane ściany budynku o konstrukcji ryglowej szalowane są deskami. Dwuspadowy dach pokryty jest gątem. Całą powierzchnię niewielkiego wnętrza zajmują urządzenia techniczne młyna. Obsługująca go osoba mogła stanąć jedynie przy otwartych drzwiach. Wiatrak charakteryzuje duże zastosowanie w jego konstrukcji części metalowych. Został zbudowany w rejonie kopalnictwa ropy naftowej, gdzie łatwo można było otrzymać rury, części mechanizmów wyeksploatowanych urządzeń. Podsumowaniem tych zajęć są warsztaty plastyczne, podczas których każdy z uczestników wykonuje model drewnianego wiatraka. Wykonane na zajęciach przedmioty uczniowie mogą zabrać ze sobą na pamiątkę. Kolejne zajęcia z wykorzystaniem obiektów oraz przestrzeni skansenu to warsztaty pod tytułem Len Złoto z Polskich Pól. Podczas tych zajęć opowiadamy o lnie, roślinie niegdyś powszechnie uprawianej na terenie Pogórza. W naszym skansenie co roku len jest uprawiany i dzięki temu mamy możliwość prezentacji tej rośliny. W trakcie warsztatów zachęcamy do aktywnego udziału uczniów w niektórych czynnościach. Uczestnicy mogą obrywać główki lnu na rafach, pozyskiwać ziarna. Poznają też działanie sprzętów, takich jak cierlica, międlica. Te czynności łamania łodyg lnu na cierlicy, międlicy przy sprzyjających warunkach atmosferycznych odbywają się na świeżym powietrzu w otoczeniu wiejskich budynków. W czasie tych zajęć zapraszamy też do chałupy z Moszczenicy, gdzie zgromadzone są takie sprzęty jak cierlica, szczotki do czesania lnu, a także urządzenia do
przędzenia, kołowrotki i przęślice. Częstym gościem podczas tych zajęć bywały dwie starsze panie, mieszkanki Szymbarku, które demonstrowały ginące już dziś umiejętności, przędzenie na kołowrotku oraz wrzecionie. Kolejnym punktem zajęć to odwiedzenie chałupy tkacza. Tam uczestnicy mogą zobaczyć proces tkania na krośnie, poznać sprzęty do przygotowania osnowy i wątku na warsztat tkacki. Uczestnicy mają też możliwość porównania różnych gatunków materiałów lnianych. W czasie tych zajęć prezentujemy również len jako roślinę oleistą. Uczestnicy, zwiedzając olejarnię z Gródka, która jest w pełni wyposażona w sprzęty, naczynia, narzędzia służące do pozyskania oleju. Znajdują się tu stępy do ubijania siemienia lnianego, duże koryta do grucowania, czyli połączenia ubitego siemienia lnianego z gorącą wodą. Jest tu też piec, gdzie zasmażano otrzymaną masę. W olejarni znajduje się też prasa śrubowo-klinowa do wyciskania oleju. Na terenie pogórza olej pozyskiwano głównie właśnie z siemienia lnianego. Zajęcia zakończone są na wystawie strojów pogórzańskich, gdzie przede wszystkim prezentowane są ubiory codzienne, sporządzone z lnu. Przestrzeń skansenu oraz zabytkowe obiekty były też wykorzystywane podczas realizacji projektów edukacyjnych. Na przykład projekt pod tytułem Odwiedzamy naszych dziadków, dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jednym z ważnych punktów tego programu była realizacja warsztatów rzemieślniczych oraz pokazy dawnych umiejętności. W chałupie Zmoszczenicy odbywały się pokazy prac związanych z kiszeniem kapusty, z pieczeniem chleba, wyrobem masła. Zaproszeni zostali też rzemieślnicy, na przykład kowal prezentował ten ginący już zawód w kuźni stóży. Garncarz przy piecu do wypalania naczyń prezentował toczenie na kole garncarskim. Można było również nauczyć się splotów plecionkarskich podczas prezentacji wyrobów koszyków. Uczestnicy projektu poznali też ginący zawód bednarza. Warto jeszcze wspomnieć o projekcie pod tytułem Pogórzańskie Godanie, dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty Dodaj do Ulubionych. Celem projektu była dokumentacja i popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zachowanych lokalnych legend, bajek, podań i opowieści ludowych. Ważną częścią projektu było wykonanie materiału filmowego prezentującego wybrane opowieści ludowe. Nagrano 5 odcinków, z których każdy przedstawia inną historię związaną z daną miejscowością, istotami demonicznymi czy różnymi niezwykłymi miejscami. Planem filmowym stały się plenery pogórzańskich wsi, Szymbarku, Szalowej, Bieśnika, Sękowej, a także obiekty na terenie szymbarskiego skansenu i tutejszy XVI-wieczny kasztel. Nowo otwarty edukacyjny park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim to miejsce, gdzie poprzez zabawę możemy poznać funkcjonowanie dawnych urządzeń i maszyn występujących niegdyś na pograniczu polsko-słowackim. W parku znajduje się wiatrak do mielenia zboża na mąkę, koło wodne, kierat do napędzania
maszyn rolniczych, miech kowalski z paleniskiem, maselnica, koło deptakowe i wiele innych ciekawych obiektów. Park edukacyjny to miejsce, gdzie nie tylko podczas dobrej zabawy można podziwiać zrekonstruowane obiekty, wiele z nich można poznać poprzez dotyk, słuch, zapach. Park został zaprojektowany i wybudowany w celu edukacji, rekreacji oraz integracji sensorycznej. Planowane są tu ścieżki edukacyjne o następującej tematyce: tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski na terenie Pogórza, jak dawniej budowano na Pogórzu, oraz tradycyjne pożywienie wiejskie. Koniec.